Zastał Polskę murowaną, a pozostawił pozłacaną. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Nabiliście ponad 3000 lajków z odcinka z modyfikacji ogniem i mieczem jako Polska, więc lecimy z odcinkiem drugim. Bardzo się cieszę, że wam się to podoba. Pamiętajcie, jeżeli chcecie zobaczyć jeszcze kolejny odcinek z tej modyfikacji, zostawcie 2000 lajków. 1500 rok i więcej to okres, w którym na takiej Rzeczpospolitej trzeba kończyć budować gospodarkę. Dlatego widzicie tutaj tyle tych workshopów nastawianych. Większość z nich się buduje na terytoriach Litwy. W sumie też można było to zbudować znacznie wcześniej. Będę też zabezpieczał nasze unie w tym momencie i za chwilę możliwe, że będziemy też je integrowali. No, chwilę, 50 lat i więcej. Dynastii raczej nie mamy do kogo się wbić. Chyba że ta Kastylia. Jest szansa, tylko byśmy musieli bardzo pospiesznie poprawiać relacje z Kastylią. Chociaż przy monarchii elekcyjnej to i tak trochę bez sensu to wszystko. Obszar Litwy przed ostejtowaniem, czyli dołączeniem do naszego imperium, wcześniej skoncentrowałem. I więc poziom developmentu w Warszawie poskoczył do 54 poziomu. Myślę, że i tak będę ostro dewował cały ten obszar, więc im niższy dev tutaj będzie chwilowo, tym lepiej. Teraz fokusujemy się na dokończeniu idei ekonomicznych jak najszybciej. W tym celu mam... powinien być piątkowy doradca. Lecimy z piątkowym doradcą w tym celu i zaczyna się wielkie dewowanie Litwy. Zauważyłem też wyjebistą rzecz, taką mocno klimatyczną. Curtail Kozak, nie wiem co to znaczy to słowo po angielsku, szczerze mówiąc. I zobaczcie, bo żeby zrobić production efficiency, monthly autonomy change na prowincjach. Ale jakie to kary daje u kozaków, to jest gwarantowany bunt kozaków co jakiś czas. Oj, Chmielnicki się tutaj wychował. W innych grupach natomiast nie widzę jakoś za dużo zmian, albo w zasadzie bym powiedział, że nie widzę żadnych. Development na stepach oczywiście sobie weźmiemy, tylko muszę trochę więcej tej ziemi tutaj mieć, żeby nam autonomia nie rosła. Za chwilę też zrobimy sobie Splendor do 800 punktów i lecimy w Polish Crown. To jest za dobre, żeby tego nie brać jako pierwsze. Mocno zastanawiam się też nad odpaleniem Złotej Ery, ale to w momencie jak będziemy mieli zrobione chyba ideę do dewowania i wykorzystamy to do devingu. I cyk, od razu 30 golda więcej. Chociaż muszę przyznać, w moim poprzednim poradniku więcej zarabialiśmy w tym momencie, więc chyba zaczęcie od ekonomicznych ilościowych lepiej się spisuje. Ale możliwe, że na długiej rozgrywce będzie lepiej mieć ekonomiczne, ale rozpoczęte od innowacyjnych. I rzeczywiście przegapiłem w Kijowie jeden monument. Golden Gate, local defensiveness plus 50%, trzeba tu postawić fortecę jak nic i gathering zwiększony. Leci Royal Mariage do Kastylii, no i zaczynamy też budowę manufaktur. Zobaczcie jak drogie są te krowy. No przecież to jest cena miedzi, żelaza czy coś na Polsce, to jest masakra. Jak to dużo income'u by nam dało. W sumie to się mocno zastanawiam, czy się nie zadłużyć w tym celu, żeby tutaj to wszystko zabudować. Te wszystkie te krowy. Jak mi brakuje takiej misji na tańsze budowanie budynków, to jest... Ach! Przydałoby się. I w sumie też wybudujmy flotę handlową na Bałtyku, która będzie nam tutaj jakoś skutecznie zwiększała ten nasz handel. To w żadnym wypadku nie będzie nigdy flota do walki z flotą duńską. Tutaj byśmy musieli mieć 40-50 galer, żeby realnie pokonać Duńczyków. Przy prawosławiu warto mieć cały czas odpaloną tą ikonę Construction Cost, Development Cost. Chyba że toczycie wojnę, to dyscyplinka manpower zwiększone. Pozostałe są raczej useless. Institution, Spirit, Institution Embrightment Cost. Niby się wydaje, że to jest przydatne od czasu do czasu, ale jednak nie. Tak samo National Unrest, raczej to nie jest użyteczne. Nawet jak się nie dewuje w danym momencie, lepiej sobie to odpalać. No i jak najszybciej też nabić te 100%, żeby mieć Local Manpower Modifier plus 33% w każdej naszej prowincji. Więcej manpowera zawsze na propsie. Piąta reforma. I tutaj są dwie specyficzne dla monarchii elekcyjnej. Widzę, że też na tej modyfikacji się w żaden sposób nie zmieniły. I są one raczej dużo lepsze od tego, co mamy bazowo. Integrate the Samix, co powoduje, że dostajemy lata separatyzmu zmniejszone o minus 5 i jakbyście mieli build humanistyczne, jeżeli dobrze pamiętam, ofensywne, to dopełnienie tego pod podbój właśnie tym Samixem jest super. Praktycznie zero buntów po podbiciu prowincji. My pójdziemy w Sejm, żeby nasz władca dostawał po plus 1 punkt z każdego rodzaju. Ciekawe, czy to w ogóle będzie działało na tej modyfikacji. Sprawdzimy to. No i tutaj niestety Alfonso się narodził, więc robimy Break Royal Ties.
Tracimy jeden stabilności, ale nie będę tracił punktów niepotrzebnie dyplomatycznych. No nie, typa na piątkę zrobiłem i zdech. No co za... No, Magdateria u nas zdobywa władzę. Niestety. No ale to dobrze, bo mówię, mamy długi raczej okres pokojowy w naszym kraju. Ło, kurde, co to za Jan II? 655? No i w sumie teraz ciekawy jestem, czy to już jest dodane są te punkty, czy jednak nie. Stefan jest słaby, Michał słaby. No to bierzemy Jana. No i dobre pytanie, no, czy to się nam tu doliczyło, czy jednak to nie działa na tej modyfikacji? Chyba raczej nie działa. Bardzo fajny event, nowe miasto i teraz kogo wzmacniamy? Magnaterię czy szlachtę? To i to jest źle. No i zrobiliśmy, zabezpieczyliśmy handel w Nowogrodzie, przesyłamy aż 8 dukatów, co aż mnie zdziwiło. Mamy 65% udziału w Bałtyku tylko. To oznacza, że musimy w najbliższym czasie stoczyć parę wojen, bo z tego co widzę to Szwedzi kradną mi najwięcej handlu. Swoją drogą to dziwne, że nie mamy żadnej misji, żeby przejąć tron szwedzki. Dziwne. Jako, że mam już dużo punktów i militarnych, i dyplomatycznych, technologii nie będziemy rozwijali, no to w zasadzie na każdej mojej prowincji z silkami na razie odpaliłem zmniejszone koszty dewa, bo to będą nasze najtańsze prowincje do dewowania. Nawet mieszczanie zmniejszają mi development, wyjebiście. I następnie jeszcze ziemię sprzedałem, więc teraz kończymy budować manufaktury w naszym kraju. I w zasadzie do tego momentu tutaj te wszystkie pójdą pod manpower już. Możemy też już wykonać misję rozwiniętych miast w Polsce. 15 prowincji dopiero z dewem odpowiednim mamy. I oh my god! Ej, to jest mocne. Powiem wam, że teraz wszystkie nasze prowincje, które miały pszenicę, mają zwiększone local goods produce o 0,5. Gdybyśmy to kliknęli przed integracją Litwy, zobaczcie ile prowincji by nam spadło. Ej, ale to oznacza, że ja wszędzie będę musiał pobudować zaraz manufaktury pod hajs. No trudno, w sumie będziemy może więcej zarabiali, a mniej robili wojska. Czemu nie mam tego na krowach? Byłoby jeszcze lepiej. W sumie to może by tak zdobyć wszystkie jeszcze wcześniej prowincje. O, nie, nie przesadzajmy. Możemy pójść w Expand Kazimierz. No i dostajemy wyjebistego doradcę, którego zrobimy od razu na plus 5. Jako, że planuję toczyć wojnę, to weźmy też Regius War. Przyda nam się to. No i w sumie jestem ciekaw, jak bardzo na to wpłynie na naszą produkcję i zyski. 90 golda mamy. Klikam to. 98. Nie tak dużo. O, nie zauważyłem tego pana. Okej, okay, dostajemy. I advisor cost jeszcze dodatkowe minus 10%. Nie no, to innowacyjne jak najbardziej się tu nam świetnie spisują. Zostało nam stworzyć jeszcze Międzymorze, ale to musimy zintegrować do końca Mołdawię. No i zaczyna to już dość ładnie wyglądać. 159 golda total income, 105 czystego. I myślę, że w najbliższym czasie rozbudujemy złotą bramę, żeby mieć więcej gatheringu. Ej, w ogóle teraz patrzę, że w tym Kijowie to będzie można jakiś chory local defensiveness otrzymać. Plus 75%. Jakby to jeszcze odpowiednio zrobić, możemy postawić rampartsy. Plus 100% na jednego tika. Oh my god. Jeden tik plus 68 dni? Chyba jakoś tak. To jest mega długo. To jest mega potężna forteca. Chyba mam coś za duży kraj. No i mamy to. Dokończyliśmy idee ekonomiczne. Odpalamy również politykę od razu. O, force limit zwiększony. Również mamy 179 tysięcy wojska w polu. Ale zobaczcie, jak spadł nam Army Tradition przez to, że je toczymy wojen. Kadra dowódcza jak nie walczy, no to jest beznadziejna. No to co, trzeba im zrobić jakieś ćwiczenia w polu. Tylko ta Magnateria u nas cały czas rządzi. Nie chce stracić stabilności jednak. Prosisz i masz! Zaczniemy od uderzenia na terytorium Wielkiej Ordy w celu odzyskania naszych włości krymskich. Na niebie trwa obecnie wyprzedaż horrorów. Strasznie wysokie ceny z kodem Lukas 3% zniżki. Co bardzo mnie dziwi, że Węgry są znacznie słabsze cały czas od Czechów. Zobaczcie, 8 tysięcy wojskami wystawiają. Zarabiają 15 golda, w Czechach mamy 23. Krym z łatwością wrócił w nasze rączki. I więcej lepszych manufaktur, wyjebiście, akurat mam pieniążki na to. To nam daje teraz możliwość wykonania misji krymskiego handlu. No i co zostało nam zrobić? Intermarinum. I do tego to potrzebuję podbić trochę prowincji jednak. Muszę dosłownie posiadać Krym, Rygę i Basarabię. Czyli trzeba zabrać prowincję naszym wasalom. Ups. A to oznacza, że musimy integrować Kurlandię i Krym.
Niestety. Dobra, flotę schowałem do portu w Królewcu. Zaatakujemy Duńczyków, żeby odbić nasze ostatnie prowincje w tym regionie. Rewal jak najbardziej nam pasuje. W międzyczasie też wziąłem sojusz z Francją, bo czemuż by nie, jakiś sojusznik by nam się w końcu gdzieś tu przydał. Przypadkowo chodzę i czyszczę komuś tam jakieś bunty, no nie. No, całkiem niezła wybiada. No wojska duńskie z nami szans nie mają raczej. Naprawdę? Na wasze szczęście leciałem na piątce i nie zauważyłem, kiedy on wszedł na tron. Na pewno bym mógł to zrobić. Powinna być taka misja na spalenie Sztokholmu. No jakby to powiedzieć, zemsta. Przynajmniej taka. Implanty zabezpieczone. Z misją Europe Power to ja sobie jeszcze poczekam. Development cost minus 10% na 50 lat. Fajna misja, muszę przyznać. Ale poczekamy jeszcze, żeby dostać innowacyjność na 100%. Odpalamy wtedy złotą erę i lecimy z devowaniem. Chociaż tu by nam się jeszcze przydało mieć 17 poziom development. FSS-y byśmy wtedy dostali. To jest najpotężniejszy modyfikator do devowania. Ale do niego jeszcze mamy bardzo daleko. W Kijowie ulepszmy sobie monument. Zmodernizowałem też staki naszych armii. No, stakich. No takie. To już są naprawdę przekoksane. Bo planuję wojnę z Osmanem. Tak sobie jakoś umyśliłem, że fajnie będzie zrobić sobie Imperium Bizantyjskie pod Imperium Polskim. Może być to nawet dość ciekawe. I zostanie naszą marchią do końca rozgrywki. Odzyskamy najpierw Kosowo dla Węgier. A potem to się zobaczy. Konstantynopol. Splądrować czy może zdewastować? Chociaż w sumie muszę się też zastanowić, bo tutaj jest przecież tak dużo dobrych monumentów. Czy Panteon, czy Mauzoleum, tańsza technologia, czy Hagia Sofia. To wszystko mogłoby być nasze. Zróbmy coś dla dobra Moskali. Zakażmy im zerwać sojusz z Riazaniem. Wtedy jest spora szansa, że Rosja nam powstanie. Weźmy też od nich pieniądze. Przy okazji jeszcze Golden Gate ulepszyłem na trzeci poziom. Cały nasz manpower poszedł się walić, no ale trudno. Czyżbym toczył jakieś ciężkie wojny? Leci w pierdol na Osmana wielka bitwa pod Gallipoli i Konstantynopolem, tak powiedzmy. Mijażymy totalnie wojsko Osmo... Stockwipe tu wszedł! Oh my god, to było złe, to było mega złe. O, National Bank. To co, stopy procentowe w górę? Kolejna duża bitwa, 100 tysięcy wojska polskiego walczy. Tutaj było chyba z 200 tysięcy wojska osmańskiego. Bardzo duże straty dostaje Osman. No ale niestety role po jego stronie. Tylko ten minus 2 go ratuje. Jakie straty mu zadałem, masakra. Jeszcze jakby miał tutaj dwie kolejne idee stricte, czyli jakościowe oraz arystokratyczne na Polskę, byłoby jeszcze lepiej. Kończmy tą wojnę, oszczędźmy wstydu Osmanowi. Cały region dla Węgier, który chciałem, to odbiłem. I jeszcze to, co jest fajne, to spaliłem praktycznie Konstantynopol do cna. Konstantynopol musi zostać spalony. Rozpoczynam też proces integracji Kurlandii oraz niestety Krymu. Nie mam wyboru, muszę by obie te prowincje zjeść. Wymusiłem zmianę wiary na Węgrzech. Będziemy ją też propagowali za chwilę przy wykorzystaniu naszych misjonarzy. Tym bardziej, że na Czechach już skończyłem swoją robotę. Ej, a w sumie jak wygląda? Oh my god, ale to będzie słabe, Holy Roman Empire. Ale okej, 1551 mamy kapa wszystkich punktów w zasadzie. Można powiedzieć, że mamy 100% innowacyjności. Bez jaj, znowu brakuje 1%. No ale za chwilę zrobi się workshop. Więc myślę, że to już jest dobry moment, żeby odpalić złotą erę, odpalić naszą misję European Power. Ale redukcja, ja nie mogę, co to jest? Patrzcie, 5 deva na prowincję, co to ma być w ogóle? A najlepsze jest to, że jeszcze 10% za chwilę nam wejdzie, jak tylko zbuduje mi się tutaj workshop, a on będzie za 288 dni. Na ten moment mamy 1446 punktów developmentu, zobaczymy ile będziemy mieli za chwilę. O! Doszedł do nas Jan Kochanowski. Postać historyczna. Bierzemy ją sobie. Chociaż naprawdę nie wiem, po co mi punkty administracyjne w tym momencie. Skoro nie podbijam, mógłbym to zrobić. Mógłbym zrobić claim tron na Francji i ją zdobyć. Ale po co mi ona? Tfu, na to mu nie. Mam też już jakąś misję gotową. Center of Global Trade. Weźmy to. I ona... Oh my god, price of grain jest zwiększona. Zawsze to jest spoko, ciekawe jak nam to podskoczy w tym momencie, nie, czy to się już od razu przeliczyło, czy dopiero 15% na tyle lat, 10 golda więcej, zawsze coś. 21 poziom deva, a to mnie kosztuje tylko 8, przecież to jest chore. O, wreszcie Rosja powstała i wygląda na to, że wreszcie Riazań upadł.
Warto było im zerwać ten sojusz. Chyba trochę przesadziłem z dewowaniem. Minęło chyba 10 lat, mamy 1773 deva. Nie pamiętam, ile ja tutaj miałem, jak zaczynałem. W sumie myślę, że Polsce by zależało na osłabieniu katolickiego Holy Roman Empire i dołączmy w takim razie do protestantów, a następnie ich zdradzimy i rozwiążemy chrę. Chociaż może trzeba było bronić jednak katolików. Zwykle to katolicy są mocniejsi. Tylko dołączyłem i jebło. Ha! No to mamy wojnę również z Osmanem. Jak duża jest ta wojna o religię? Oh my god, co moja flota handlowa idzie na dno. Uciekać! Rosja wykorzystała tutaj siłę Great Powera i mi weszła na plecy. Stworzyłem potwora! Odkujemy się. No teraz liczby się trochę wyrównały. Niestety podczas wojen religijnych zmarł nasz przekoksany władca. Wojna o Ligę Protestancką zakończyła się zwycięstwem protestantów, a my nawet jakieś terytoria zdobyliśmy od Imperium Osmańskiego. What the fuck? I od Rosji nawet coś dostałem. Wojny północne kończą się naszym wspaniałym zwycięstwem, zdobywając kolejne terytoria od Rosjan. Mamy też naszą tutaj pozycję w Holy Roman Empire i zostało nam je tylko rozwiązać. I tak samo zdobyliśmy terytoria ukraińskie ostatnie tutaj. Kozacy są naszymi poddanymi. Militarna reforma i Jagiellonów to jeszcze sobie zostawimy i zostało nam tylko pomścić Wernę. Osman, bój się! Jednak i Time of Trouble, ale to jest chyba dopiero po 1600 roku. Jakiś Piotr skarga, coś tam narzeka, że mu się źle w kraju ten żyje. Jak mu się nie podoba, to niech spada. Polskie Bałkany oraz zemsta za Wernę. Grigori Otrapiew. No i mamy eventy związane z przejęciem tronu nad Rosją, Dimitriadami tak zwanymi. I myślę, że poprzemy jego dążenia do tronu. Ile tych Dimitri jeszcze będzie? Śmieszne jest to, że tutaj co chwilę się zmienia car na tronie rosyjskim. Co chwilę dosłownie. A Rosja sobie płonie. Przywieźmy trochę kosztowności z Konstantynopola do Warszawy. Ja nie wiem. Ta Rosja to jest tak niespokojny kraj. Nie mamy wyboru. Musimy interweniować w ich wewnętrzne sprawy i spowodować, że wreszcie w tym kraju się uspokoi. Wysyłamy nasze dwie armie na Moskwę celem ustanowienia tam naszej dominacji. Czy w tych wojnach to jeszcze Osman uczestniczy?